Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z LEGO City. No i dzisiaj naprawdę zapowiada się bardzo ciekawa misja, ponieważ dostałem informację od Winiego, że mam ukraść z muzeum wielkiego dinozaura. Jest to jakiś robot, więc może być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Więc dobra, jakieś fajne auto tutaj, jakiś pick-up. No nieźle, naprawdę furki niektóre są fajne w grze, więc może czasami sobie pójść gdzieś tam popatrzeć, coś fajnego tutaj zobaczyć. Ellie, I'm at the museum, but I don't see a way in. It's okay, I've got an idea. Are there any taller buildings around here which can be climbed? I just got hold of a chicken. I can use it to glide from the art gallery's roof to the museums. No czyli jak widzicie, nie będzie tak łatwo, trzeba najpierw udać się do galerii sztuk, tam wdrapać się na sam szczyt, po czym dopiero właśnie tutaj, jak Chase mówił, za pomocą tej kury, jak mamy ten strój tutaj tego rolnika, tego farmera, to kura oczywiście cały czas dostępna jest, no i za pomocą tej kury będziemy mogli wlecieć na dach muzeum i dopiero potem, wydaje mi się, będziemy mogli cokolwiek innego zdziałać. Tak więc cel na razie jest jasny, działamy na zlecenie oczywiście Winiego, czyli osoby, która aktualnie jest naszym szefem. No on tak myśli w sumie, ponieważ jak doskonale wiecie, my działamy pod przykrywką i no, oczywiście chcemy wykorzystać te kontakty z tymi niedobrymi ludźmi, w tym przypadku jest to też Vinny właśnie, aby dostać się do tutaj Rexa Fury'ego, którego poszukujemy od samego początku gry. To jest ten nieznośny więzień, którego ścigamy no, przez całą grę do tej pory, tak? No kurczę, prawie go mieliśmy, ale niestety się nie udało. Dobra, lecimy sobie. Nigdy tych kurczę klocków, które są w ten sposób umieszczone, nie lubiłem, ponieważ chwila, moment i mogę spaść. Dobra, idziemy. Samolot słyszę gdzieś tam w oddali, no nieźle, fajnie to wygląda naprawdę. No nie wyobrażam sobie czegoś lepszego jak na 2012 rok, bo w tym roku wtedy ta gra się chyba pojawiła. Gry, która w klockach LEGO przypomina prawdziwe GTA. Naprawdę, jestem naprawdę zadowolony z tej gry. Coś niesamowitego, naprawdę. Dobra, mamy, wiecie co, po troszeczkę długich poszukiwaniach mamy w końcu... Musiałem wszystkie te kolory, które widzicie, musiałem sprawdzić, ponieważ to za nic świecie nie mogłem wybrać takiego koloru, który potrafiłby te drzwi otworzyć. Ale jesteśmy już na zewnątrz i teraz co? Musimy podać kwiatki oczywiście, aby one nam tutaj stworzyły drogę, aby dalej sobie tutaj móc przejść. Wiecie co, ja tutaj sobie jeszcze przejdę, pozbieram te klocki. One do niczego raczej nam nie są potrzebne, ale sprawdzę, czy czegoś ciekawego tutaj nie będzie, wiecie, jakaś może, nie wiem, złoty klocek, który będzie nam potrzebny do budowy, czy coś w tym stylu. Ale nic nie ma, no dobra, to idziemy na górę. Dobra. A, jeszcze raz trzeba wskoczyć. No ale właśnie dzięki tej kurze no możemy przeskakiwać na takie duże odległości, jak przykładowo właśnie tutaj z miejsca tej galerii sztuk, w której kiedyś byliśmy, wykonywaliśmy misję obok niej. Nie wierzę, z tej kury można strzelać! Nie wierzę w to, kura może też strzelać jajami! No to no, wygląda na to, że aktualnie strój farmera chyba jest najlepszy z wszystkich. Bo ta kura nie dość, że pozwala nam latać, to jeszcze jest niesamowitą bronią. Tutaj kurde się wdrapać. Dobra.
Też często mi się mylą klawisze, ponieważ te literki są takie same jak w przypadku Xboxa 360 czy Xboxa One, jednak po prostu one są rozmieszczone w zupełnie innych miejscach. Jak tutaj mi gra mówi, że nacisnąć przycisk B, no to ja z automatu najwięcej grałem na Xboxie, więc z automatu tutaj oczywiście wybieram B w tym miejscu, gdzie jest przycisk B na Xboxie, co jest oczywiście błędem. A takie czasami są akcje właśnie na Wii problematyczne, no ale mówię, ja na Xboxie 360 grałem najwięcej, jeśli chodzi o wszystkie konsole, które posiadam. I też najmilej wspominam te czasy. No i dobra, mamy tutaj, jak widzicie, te okręgi, o których wam wcześniej wspominałem w poprzednim odcinku. To dzięki nim właśnie dostajemy taki podmuch lekki i możemy na dalsze tutaj odległości przelecieć. No bez nich to raczej by było problematyczne i też nie byłoby szans, żeby do tego muzeum móc tutaj przelecieć po prostu. Jest to za daleko. No też jak mamy te umiejętności, które są związane właśnie z tą kurą, to też gra chce wykorzystywać w dalszych misjach, abyśmy z tego korzystali. Także to nie jest tylko stworzone na potrzeby jednej misji, a też możemy dzięki temu wykonywać w ciekawszy sposób te misje. W tym przypadku właśnie lecimy sobie na dach muzeum. Kurde, aż nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało z tym robotem, z tym T-Rexem. Czy w ogóle będę na tym jeździć, czy nie, czy będzie taka jakaś kascenka? No ciekawi mnie to bardzo, więc jak najszybciej tę misję chcę tutaj wykonać. Też pierwsze skojarzenie, bo wiecie, dużo misji tutaj w LEGO City to jest tak naprawdę jakieś odwzorowanie scen filmowych, jakichś kultowych filmów. Jak usłyszałem o muzeum, to pierwsze co mi się skojarzyło to noc w muzeum, zobaczymy czy jakieś nawiązanie będzie. O, mamy jakieś kloce, które nam da sporo tutaj punkcików, więc trzeba to zebrać. Bo jak wiecie, w większości misji trzeba wybudować coś na sam koniec z klocków i zazwyczaj te 20 tysięcy, 30 tysięcy klocków potrzebujemy, więc warto gdzieś tam, jak widzimy, jakieś specjalne klocki je zbierać, aby móc tutaj sobie to potem bez problemu zbudować. Dobra, wbijamy przez jakieś tutaj jakąś wieżyczkę do środka. Don't worry about this job, Chase. Consider it payback for how much the gift shop charged for that dinosaur pen when you were 11. Feathers. Four letters. Down? No, across. No coś nie tak. A kurde, będą kłopoty. Spodziewałem się, że po prostu wejdziemy tam i będziemy mogli sobie spokojnie buszować, a jednak tak nie jest. Ale dobra, jeden załatwiony. O, alarm się wyłączył jednocześnie. Dobra, to może faktycznie. Lee came up, Chief, and I think it points straight to Rex. Yes. Vinny's asked me to get the museum's robotic Tyrannosaurus Rex for someone. It can't just be a coincidence. No, czyli tutaj Chase tłumaczył oczywiście swojemu prawdziwemu szefowi, czyli tym temu z posterunku, co my tu w ogóle robimy, bo on tam się dziwił, gdzie jesteśmy, nigdzie nas nie mógł znaleźć. Ale dobra, wszystko wytłumaczyliśmy mu i możemy działać. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale naprawdę to muzeum wygląda niesamowicie. Czekajcie, musimy teraz tą Formułę 1 tutaj wyciągnął, ona się aż kurczę pali do tego, żeby móc tutaj wyjechać sobie. A, robią się problemy, ale też właśnie takie żyjące, jakby to powiedzieć, żyjące elementy w muzeum.
can't believe I almost got ran over in a museum. No właśnie, w jakimś tam stopniu przypominają mi akcje z Nocy z Muzeum. Tam pamiętacie, jak oglądaliście, to jest naprawdę... Ja jestem już osobą, myślę, że starą, jak na takie filmy, jak chociażby Noc z Muzeum, ale z przyjemnością obejrzałem ten film i naprawdę jest to jeden z takich moich fajnych, ulubionych filmów, takich luźnych, które sobie obejrzałem. I właśnie w Nocy z Muzeum, w tym filmie, były takie akcje, że wszystko, co tam było w muzeum, ożywało. Te dinozaury, tam ludzie, którzy byli za takimi szybami, też ożywali. Tak w tym przypadku była to Formuła 1. To może no nie jest zresztą nawiązanie do oczywiście do Nocy w Muzeum, ale bez wątpienia jest to coś podobnego, więc zakładam, że właśnie ta misja może być takim właśnie taką parodią tego filmu, bo tutaj często takie właśnie parodie filmów, scen filmowych w tej grze się ukazują. To jest bardzo fajne moim zdaniem. Dobra, wysadziliśmy i co teraz? Ale naprawdę klimat tego jest niesamowity. Te muzea amerykańskie są no, naprawdę epickie. Kurczę, zawsze jak gdzieś tam widziałem na jakichś filmach vlogerów, którzy nagrywają z Ameryki, zawsze byłem podjarany, jak pokazywali jakieś tam właśnie muzea amerykańskie. No interesuje mnie to po prostu, więc jaram się tym na maksa i cieszę się, że właśnie fajna misja nas tutaj czeka w tym muzeum, że to wszystko jest takie klimatyczne, takie typowo amerykańskie. No masakra, podoba mi się to, no niesamowicie, chyba jedna z lepszych lokalizacji, jaką do tej pory miałem okazję zobaczyć w LEGO City. I to też pokazuje, jak wiele pomysłów twórcy tej gry mają, jak naprawdę ta gra niby jest taką, powiedzmy, no nie oszukujmy się, jest to taka w jakimś tam stopniu gra inspirowana na pewno tutaj otwartym światem w GTA i stylem tego. Niemniej jednak tutaj zaimplementowali takie rzeczy, które są naprawdę bardzo ciekawe. Tak samo jak ciekawostki w GTA, które w większości z was bardzo się podobały, tak samo tutaj takie może nie do końca easter eggi, no może powiedzieć to nawet, że to jest easter egg, tak? Te misje, te nawiązania to są takie easter eggi, takie ciekawostki właśnie, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, że nie tylko Rockstar potrafi tak tworzyć kreatywną grę, nie tylko gramy i fajnie się bawimy, ale też wspominamy jakieś fajne stare filmy. Niestety nie wszystkie filmy, znaczy też nie, no Muzeum to też nie jest stary film jakoś specjalnie, ale powiem wam, że z mojego punktu widzenia bardzo mi się to podoba, że tych nawiązań jest sporo. Niestety nie wszystkie filmy udało mi się rozpracować, że to jest akurat nawiązanie do tego filmu. Jednak no jesteście wy też często jak tam coś obczajecie, to mnie o tym informujecie, to z czego się bardzo cieszę, ponieważ wspólnie możemy właśnie tutaj sobie pomagać i informować się nawzajem, co to za film, jakie to nawiązanie, i wtedy właśnie gra wydaje nam się znacznie ciekawsza, więc naprawdę szacun dla twórców, polecam jak najbardziej tą grę. Jeśli nie macie Wii U, a jakiś was znajomy ma, to koniecznie. This is the largest known silver Lego ingot to ever be found in the Bluebell mine, discovered by Silas Fletcher when it fell on top. To koniecznie u niego sobie zagrajcie jeszcze Lego, jeśli Lego City ma. Cholera. No nie wierzę, zawiesiłem się. A tak już chwaliłem twórców. Ja cię kręcę, nie wyjdę. Już raz taką akcję miałem. Wiecie co? Będę musiał grę rozpocząć chyba sobie od nowa. Dobra, wiecie co? Jestem z wami ponownie. Niestety tak mi się postać zgliczowała, że nie byłem w stanie tego tutaj po prostu w jakikolwiek sposób rozwiązać. Tak więc muszę to zrobić po prostu od nowa wszystko. To znaczy tak, nie musiałem już tam się wspinać po tej galerii, tylko musiałem po prostu tutaj przyjść od nowa. Normalnie muzeum było otwarte już, wtedy sobie przez drzwi normalne wbiłem. No ale dobra, powtórzymy sobie to, co miałem zrobić wcześniej, ponieważ no mówię, to troszeczkę trzeba nadrobić. Niby ten checkpoint był, ale musiałem z powrotem od swojego posterunku, czyli praktycznie przez całe miasto musiałem przejechać i wbić do muzeum. Na szczęście już mogłem wejść normalnie otwartymi drzwiami. Dobra. Okej. Czasami takie błędy się, kurczę, w grze znajdą, jak to w każdej grze. Mam też na swoją tutaj, powiem tak szczerze, nie? Sam sobie z tym finiem, tak łaziłem gdzieś zamiast wykonać misję, tylko nie widziałem właśnie takiego punktu, gdzie mógłbym dalej kontynuować jakieś rozwiązywanie jakichś zagadek. No nie widziałem tego, naprawdę. Nie wiem, co teraz, kurczę, tutaj zrobić. Czekajcie, może tutaj muszę coś zabrać.
Oj, coś chyba nie tak. Dobra, rozwaliliśmy ten tutaj automat, który nam dawał te ładunki wybuchowe. Jednocześnie też zemściłem się nad nim za to, co się stało przed chwilą, bo to przez niego w sumie też w jakimś tam stopniu oczywiście zawiesiłem się. Ale też wracając do tego muzeum, bo tak jak mam tutaj okazję pobawić się w muzeum. Co ja buduję w ogóle? Czekajcie. Jakiś wagonik? Co nam to da? Aha! Czyli to będą jakieś schody pewnie, jakaś taka albo trampolina, albo schody. Czekajcie, zobaczymy, o co tu chodzi. Okej. Dobra, idziemy zobaczyć, co to w ogóle, o co w tym chodzi. Czyżby to pokrętło teraz nam... A nie, czekaj, aha, to pokrętło tu trzeba, dobra. No dajesz, dajesz. Aha, czy to są schody takie, powiedzmy, schody ruchome, mechaniczne. No dobra, wbijamy sobie dalej. A tu co to jest? This is the historic Lego City Tram, which was sold by con artist Tricky Jimmy to no less than 12 separate customers, all of whom neglected to notice that their receipts clearly stated carriage is not... No nieźle. Znaczy taki tramwaj to jest. Fajnie, ponieważ też, no ja właśnie tutaj chciałem to powiedzieć, ja na maksa interesuje mnie, ja ogólnie jestem osobą, która bardzo, ale to bardzo interesuje się Stanami Zjednoczonymi. Pewnie większość z was, ale ja jestem też tą osobą, która jara się Stanami Zjednoczonymi. Może nie chciałaby tam zamieszkać, ponieważ, nie wiem, kocham swój kraj i jeśli miałbym do Stanów wjechać, to tylko na jakiś, nie wiem, miesiąc, raz na jakiś czas. Powiedzmy takie dłuższe wakacje, ponieważ na bałach się tym jaram, tymi Stanami Zjednoczonymi już od dzieciaka. I też nie tylko jaram się tym, co teraz jest w Stanach, ale też strasznie interesuje mnie historia Stanów Zjednoczonych. Ja wam o tym wspominałem, kiedy to grałem w Assassin's Creed 3. Tam dosyć dużo było właśnie takich elementów historycznych związanych z Stanami Zjednoczonymi. Więc kto oglądał to doskonale wie, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I właśnie muzeum jest ukazaniem tej historii Stanów Zjednoczonych. Też jak wiecie, historia Stanów Zjednoczonych jest jedną z najmłodszych historii, ponieważ kolonizacja tutaj Stanów Zjednoczonych odbywała się dosyć stosunkowo późno, dlatego też ta historia Stanów Zjednoczonych jest jedną z najmłodszych historii. Tak więc możemy tu naprawdę zobaczyć bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie właśnie jeśli interesujemy się Stanami Zjednoczonymi, tak jak ja się interesuję, takie właśnie rzeczy bardzo, ale to bardzo mnie interesują. I właśnie no mówię, jak jest taki jeden vloger, który nagrywa ze Stanów Zjednoczonych filmiki i właśnie był w muzeum, pokazywał to wszystko, to fajnie wygląda. To na przykład coś, czego w Polsce nie ma, te polskie muzea tak jakoś szczególnie, no nie wiem, no zdecydowanie bardziej podoba mi się to w Stanach, ta... Tylko czekajcie, skąd ten, no tylko ten klucz jest? Tak idę, spadzam wszystko po prostu po kolei, tak teraz zastanawiam się, po co ten klucz? Aha, czyli jest tutaj klocek, który pewnie będzie nam potrzebny do wybudowania czegoś w ostatnich tutaj, oczywiście, częściach misji, jak to zazwyczaj bywało. Może są takie, kurczę, może nawet nie wiem, może są takie właśnie fajne muzea w Polsce, które też niekoniecznie właśnie nawiązują tylko właśnie do kultury polskiej, ale też może do jakieś inne rzeczy właśnie, więc nie wiem. Nie bywałem często w muzeach. The T-Rex is bound to be in there. Nie bywałem często w muzeach. Na pewno się wybiorę, jak będzie tutaj noc muzeów. Często w dużych miastach są wtedy muzea otwarte za darmo, więc fajna jest to okazja, żeby sobie te muzea sprawdzić. Pomijam to, że kolejki są naprawdę ogromne, kiedy jest ta noc muzeów, ale muszę się tam wybrać, ponieważ też we Wrocławiu, w przypadku Wrocławia... Czekajcie, mam swój kolor. W przypadku Wrocławia jest otwarte takie specjalne... Jest otwarte takie specjalne przejście, które normalnie nie jest otwierane na co dzień, tak więc to jest też fajna okazja. No być może jak będzie taka okazja... Aha, czyli mogę teraz wybudować sobie już teraz. To jest jakiś samolot. Aha, czyli ten samolot przesunie nam ten statek, tylko teraz co nam to da? Aha, czyli będziemy teraz mogli sobie wejść na górę z tego, co tutaj widzę.
dzięki właśnie wybudowaniu tego samolotu, też pewnie jest to związane z jakąś historycznym aspektem właśnie związanym z pierwszymi lotami, czy w tym stylu. No ale tak jak właśnie to wam tutaj mówię, ja tutaj byłem w sumie chyba tylko w dwóch muzeach i to jedno muzeum jest w mojej miejscowości rodzinnej, gdzie moja sąsiadka jest tam dyrektorką, tam często bywałem, jakoś nie mam pozytywnych wspomnień z tym muzeum. Byłem też w jednym z większych we Wrocławiu, ale mówię, nie zrobiło to takiego na mnie wrażenia, jak oglądałem właśnie ten film Noc w Muzeum, czy oglądałem jakieś vlogi właśnie vlogerów ze Stanów Zjednoczonych. No zdecydowanie bardziej mi się to podobało po prostu, zdecydowanie taki lepszy klimat i właśnie ten sam klimat nawet w lepszym tutaj, punkcie widzenia jest właśnie ukazany tutaj właśnie w Lego, więc to naprawdę jak najbardziej pozytywne skojarzenia i przyjemne odczucia we mnie budzi właśnie ta misja, więc mam nadzieję, że wam też się będzie podobało, bo naprawdę postarali się, jeśli chodzi o tą część misji. Oczywiście te kwiatki, które tutaj sobie tworzą. Wow! Kurde, ale mi teraz kura tyłek uratowała. W ostatniej chwili się tutaj chwycił tej flagi. I teraz co ja mam zrobić? Bo nie bardzo wiem, co mam robić. Tak lecę sobie tutaj, wykonuję wszystko, co można. Tam wejść nie mogę. Dobra, strzelanie górą nie za bardzo mi cokolwiek tutaj da. Jakiś kosmonauta, też widzę. Jest to forma takiej, że to niby jest animacja, wiecie, że to nie jest prawdziwy człowiek. Jakiś po prostu tutaj robot. I właśnie te roboty, wszystkie kukiełki, lalki w filmie Noc Muzeum ożywały właśnie, kiedy tam główny bohater, który był tam ochroną. I co teraz? Czekajcie. A, czyli możemy się teleportować. No oczywiście te wszystkie tutaj wydarzenia, które widzicie, to są wydarzenia historyczne. Jak przed chwilą tam pewnie było jakieś pierwsze lądowanie na Marsie, też związane ze Stanami oczywiście Zjednoczonymi. To Amerykanie pierwsi na Księżycu byli. Naprawdę historia Stanów Zjednoczonych wydaje mi się bardzo, ale to bardzo ciekawa. Dlatego też pewnie tak się tym wszystkim jaram. Też właśnie szczególnie taka, jeśli chodzi o takie aspekty historyczne związane ze Stanami Zjednoczonymi, to najbardziej podobają mi się takie wydarzenia, jak chociażby rozgrywają się w Red Dead Redemption, no, też od Rockstara na przykład. Aha, czyli teraz czekajcie, tutaj muszę coś... Aha, to już wiem, o co chodzi, to było po to wszystko. Ja za bardzo za westernami nigdy nie przepadałem, ze względu na to, że te filmy są dosyć stare jak na dzisiejsze czasy, a ja nie lubię oglądać starych filmów, chyba że to nawet są filmy kultowe. I właśnie ja za westernami nie przepadałem, ale same gry, które są nawiązaniami do jakichś westernów, jak chociażby Call of Juarez na przykład, w Język Krwi, to była gra no niesamowita, ja chętnie bym wam dzisiaj jeszcze tą grę pokazał, ja nawet sobie pożyczyłem tą grę od przyjaciela swojego, no nie miałem nigdy ją w swojej kolekcji, no możemy się przedostać dalej, nigdy jej w swojej kolekcji nie miałem, ale gra była niesamowita, tak samo jak Red Dead Redemption właśnie. Kurde, robi to naprawdę wrażenie, coś wyśmienitego, jeśli chodzi o takie dinozaury. Ja też na pewno wielu z nas jara się Stanami Zjednoczonymi, ponieważ tam jest zupełnie inny klimat niż w Polsce. Jeśli przykładowo ktoś mieszka w Ameryce i przyjeżdża do Polski, to wiadomo, zdecydowanie bardziej się może tym Polską podjarać, ponieważ on nie bywa tu na co dzień. Jeśli my bywamy w jakimś kraju na co dzień, to się do tego przyzwyczajamy i właśnie tak jak dla Amerykanów Stany Zjednoczone to jest...
jest to normalny kraj jak każdy inny, tak właśnie dla osób, turystów, którzy przybywają tam, jest to coś zupełnie innego. Też pewnie gdybym mieszkał od urodzenia w Stanach Zjednoczonych, to jakoś specjalnie tym krajem bym się nie jarał, a że względu, że na to, że no nigdy tam okazji nie miałem być, to wiadomo też, ta ciekawość tym innym krajem jest wtedy zdecydowanie większa. Takie są przynajmniej moje takie odczucia, takie moje, powiedzmy to, tłumaczenia tego. Właśnie to fajnie by było, kurczę, i sobie nawet jeśli w Polsce by było, nie wiem czy takie są muzea w Polsce, czy też nie ma, ale kurczę, czy nie chcielibyście sobie pójść do muzeum, w którym są dinozaury, sobie zobaczyć jak to wyglądało, jakie one były ogromne, bo oglądamy jakieś filmy i nie zdajemy sobie sprawy jaki był stosunek wielkości człowieka do takiego wielkiego dinozaura. Fajnie by było coś takiego zobaczyć, a nie sądzę, że w Polsce coś takiego właśnie jest. Nie wiem, jeśli jest coś takiego, to dajcie mi oczywiście znać, bo aż z chęcią bym się... Co on robi mu? Maskotki ma. Nie wierzę. Znaczy też wszystko ożywa. No to więc jest jakieś nawiązanie na pewno do tutaj nocy w muzeum, że no normalnie kurczę nie ożyłby tutaj zbudowany z samych kości dinozaur. Dobra, mamy tutaj kolejne... Kolejne miny. Nie miny, tylko te. Kurde, ja zapomniałem jak to się nazywa. Dynamit, o. Też nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale każda tutaj z tych... Każda z tych rzeczy w muzeum ma taki jakby zielony informator przy sobie. Ja tego, kiedy wam tutaj nagrywał ten odcinek, nie będę pokazywał, ale wiecie co, aż mnie to ciekawi, aż chciałbym nagrać taki wam po prostu odcinek poboczny, gdzie po prostu mógłbym do wszystkich tych elementów zajrzeć. Gra nas wtedy będzie informowała co to jest, jakie to jest wydarzenie historyczne. Ale ja bym chciał to zrobić w osobnym odcinku, ponieważ chciałbym to wszystko przetłumaczyć wam, czyli dać napisy, żebym ja tego nie musiał wam tłumaczyć, tylko po prostu podejdziemy za głowę każdego elementu i po prostu byłbym w stanie wam to wszystko przetłumaczyć. Myślę, że to by była dosyć fajna taka ciekawostka, taka po prostu powiedzmy odcinek z LEGO City Extra, kiedy właśnie bym tutaj wszystkie te rzeczy w muzeum odwiedził jeszcze raz, dowiedział się jakiejś informacji i po prostu bym wam to wszystko potem przetłumaczył w formie po prostu tutaj jakichś napisów już wgranych w film, nie takich osobnych na YouTube'a, tylko po prostu wczytanych w tutaj właśnie wgranych, wtopionych w film właśnie, który będziecie sobie oglądali. Jeśli was to ciekawi, piszcie mi koniecznie w komentarzach, zostawcie łapek w górę dosyć dużo, wtedy będę wiedział, że chcecie coś takiego zobaczyć, bo naprawdę tutaj kilka ciekawostek takich może być. Nie wszystkie tutaj wydarzenia, które są ukazane, są mi znajome, dlatego też fajnie jest coś takiego sobie zobaczyć gdzieś potem. Oh great, they haven't built the T-Rex exhibit yet. I better find some super Brits. No właśnie. You know, this is exactly how stuff like the Brontosaurus happens. No tak, czyli tego T-Rexa, którego właśnie mamy. That super build needs a lot of bricks. Którego mieliśmy stąd wziąć, ukraść, okazuje się, że nie ma. Musimy go po prostu zbudować. Do tego potrzebujemy super klocka. Dlatego też, czy super klocków, dlatego też będziemy pewnie musieli go tutaj sobie odnaleźć. Też mam jakieś widzę minigierki. O co w tym chodzi? No też historia, Indianie też, wiadomo, jest to dosyć duży element historyczny, też w jakimś tam stopniu przykry moim zdaniem, ponieważ no to co zrobili Europejczycy z Indianami, no to jest naprawdę przykre. Została ich teraz praktycznie resztka już gdzieś tam w jakichś, powiedzmy to, parkach narodowych. Czyli to wydaje mi się, że muszę tutaj ustawić te, jak to nazwać, jakieś takie posągi, takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, w takiej kolejności jak na tych obrazkach, kiedy już jakieś tutaj się ułoży nam prawidłowo, widzicie, muszę wskoczyć, zatrzymać go i dalej kręcić pozostałymi, więc też fajna taka minigierka. Też wydaje mi się, że jak wykonam minigierkę, będę dostawał jakieś tam klocki, które pozwolą mi wybudować tego T-Rexa, jednego z najpopularniejszych dinusiów. Ale mówię, jeśli macie pojęcie, gdzie znajdują się jakieś muzea, czy jakieś wystawy takich dinozaurów,
to dajcie mi znać, bo naprawdę chętnie. Wiem, że są gdzieś takie, jest takie gdzieś muzeum takie zabawkowe, tylko to nie są to dinozaury z kości tutaj zbudowane, tylko takie bardziej powiedzmy w formie już całej wizualnej. Dlatego też jeśli takie miejsca znacie, to dajcie mi znać. Pewnie, nie wiem, być może ktoś z was tam był, mam tylu widzów, że na pewno ktoś gdzieś takim tutaj na miejscu był, gdzie o takich dinozaurach można by było, takich dinozaurów można by było sobie zobaczyć, porobić jakieś fajne zdjęcia, jakieś filmiki nagrać w typu jakiegoś vloga z takiego miejsca. To dajcie mi znać, chętnie to sprawdzę, bo mówię, na chwilę obecną nie orientuję się, gdzie coś takiego jest. Aha, czyli dostajemy za odgadnięcie takiej, za rozwiązanie takiej zagadki 10 tysięcy klocków. Potrzebujemy, jak widzieliście, 30 tysięcy, więc... A, też tutaj koleżankę mu zbudowaliśmy. Jednak tutaj, jak widzicie, nie są to realne postacie, tylko to jednak mimo wszystko są jakieś roboty, więc one jakby nie ożyły. Po prostu są tutaj one, są mechanizmy, które pozwalają na poruszanie się ich tutaj, więc tak to wygląda. No widzicie, mamy tutaj różne ciekawostki, wszystko jest po angielsku. Ja postaram się to wam naprawdę przetłumaczyć. Materiał pewnie nie będzie nagrywany na żywo wtedy już, ale postaram się taką ciekawostkę wam tutaj umieścić, jeśli oczywiście będziecie to chcieli zobaczyć. Tutaj nawiązanie już pewnie nie bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, czy jakieś tutaj... Czekajcie, mam też kurde czas, muszę tutaj tak to ułożyć, jak tutaj widzicie mamy te dwie... Dobra, jedno jest, teraz jeszcze jedno, ale mamy już mało czasu. Dobra. Udało się. A, i jeszcze znalazł tutaj w tej trumnie kolejny klocek. No już mało nam brakuje, nie wiem czy tutaj kurczę nie będę musiał się natrudzić, żeby te małe klocki jeszcze tutaj uzbierać. Nie wiem jak to będzie, czekajcie. No już troszeczkę nam wpada, musimy zbierać te niebieskie klocki, nie? One nam tutaj niezbędne w sumie. Tutaj niestety nic oprócz ciekawostki nie było, ale przyjdę na drugą stronę i zobaczę, co tam jeszcze ciekawego tutaj mamy. O, tutaj mamy coś... A nie, to będzie ten Tyrex, dobra. Musimy go zbudować. O, tutaj są kolejne minigierki, no dobra. To ciekawostka. O, tutaj coś mamy. Słuchajcie, bo tutaj jeszcze jakiś ochroniarz, nie wiem skąd tutaj się wziął teraz. Ale jest. Kurde, no tak mi się to wszystko podoba. Jak nie wiem. O, Robin Hood, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej, że to będzie on. I co ja mam robić? Muszę chyba nim strzelać, tak? Czy nie? Aha, strzelaj za pomocą A. Yes, bullseye! I kolejny klocek, naprawdę, kurde, to jest mistrzostwo, dla mnie to jest mistrzostwo, się tam co zrobili z tą misją, naprawdę, jaram się tym muzeum jak nie wiem kto naprawdę, jestem podjarany tym niesamowicie. Nie wiem jak wam tutaj to się podoba, ale z mojego punktu widzenia to jest naprawdę coś niesamowitego, aż kurczę, chyba sobie ponownie obejrzę Noc w Muzeum, bo naprawdę ten film był niesamowity. Tutaj będziemy mieli pewnie nawiązanie do jakichś pierwszych ludzi, nie wiem, tak mi się wydaje. Jakiś jaskiniowców. I co teraz? Czekajcie. A, czyli muszę trafiać. Czyli muszę po prostu wydobywać tutaj. Rozwalić te końcówki, które na tym kole są tutaj przymocowane. Kurde, nie jest łatwo w to trafić, aż. Chciałbym... O, dobra. Jeszcze jedno nam zostało. Dobra. Też odblokowaliśmy kolejną rzecz związaną z odblokowaniem wszystkich tutaj, jak widzicie, minigierek. Nic za to nie dostaniemy, ale fajnie było to sobie wykonać. Szkoda właśnie, że nie ma tak jak w Nocy Muzeum, że możemy sobie z nimi pogadać, nie wiem, pobawić się jakoś z nimi. No nie ma takich rzeczy. No ale dobra, możemy w końcu wybudować sobie tego Tyrexa.
30 tysięcy klocków, ale będzie pewnie ogromny. To jest oczywiście robot. Tam była wcześniej wzmianka o tym, że to będzie robot. Że właśnie tego robota mamy wykraść. Wow! To jest taki zdalnie sterowany. Oj, zazdroszę ci, Chase, że masz taką frajdę z tego i że masz w ogóle możliwość. A to będzie dzisiaj tyle. Jak widzicie, misja troszeczkę długo trwała, ale udało nam się wykonać. Bardzo fajna, naprawdę klimatyczna. Niesamowity klimat tej misji jest moim zdaniem. Takie muzeum amerykańskie to jest moje marzenie, żeby odwiedzić, więc tym bardziej, no mówię wam, tak jak wytłumaczyłem, jestem tutaj podjarany tym. Jeśli chcecie zobaczyć ciekawostki związane właśnie z tymi różnymi rzeczami właśnie z LEGO City, dajcie koniecznie znać. Jeśli oczywiście wiecie o jakichś fajnych muzeach gdzieś w Polsce, gdzie są jakieś takie rzeczy nie tylko związane z Polską, bo to już widziałem wcześniej, a z czymś innym zupełnie, z innymi wydarzeniami historycznymi, niekoniecznie polskimi, to dajcie mi znać, bo chętnie bym takie muzeum kiedyś w przyszłości odwiedził. Tak więc to by było tyle, trzymajcie się, no do usłyszenia w kolejnych odcinkach z LEGO City. Cześć!